Witam Was serdecznie. W tym tygodniu mamy już ostatnią kartę do zebrania z miłym zakończeniem. I jako pierwsze z poziomu okopu wybieramy ołtarze przywołania. Ruszamy zielonym laserem do góry. Witaj w roju, świetliczku. Jesteś gotowa załatwić sprawę po naszemu. A następnie udajemy się w prawo do ołtarza płodności. Tam znajduje się nasza nowa karta. Po jej zebraniu wybieramy okop i udajemy się do mównicy objawienia w celu zinterpretowania niejasnej karty o nazwie prezent na pożegnanie. Kolejno z poziomu okopu wybieramy mechanizm Imbaru i udajemy się do nowo powstałego portalu. Sądziłam, że już tu skończyliśmy. Wy ze Straży Przedniej zawsze dajecie się złapać. Oczywiście, że tak mieliście pomyśleć. Właśnie tak to zaplanowała. Ale nie. Zostawiła wam ostatnią łamigłówkę. Uznajcie to za prezent na pożegnanie. Strażniczko, to ostatnia ze sztuczek Savatun. Dowiedz się, co przed nami ukryła. W pomieszczeniu dostrajamy się do palenisk, klikając zielone światło. Po dostrojeniu widzimy trzy misy, do których musimy złożyć ogień. I jako pierwsze udamy się do ołtarzy przywołania, który wybieramy z poziomu okopu. Witaj w roju, świetliczku. Jesteś gotowa załatwić sprawę po naszym. Po dostaniu się zielonym laserem do góry udajemy się na wprost, gdzie widzimy kulę głębokiego wglądu, którą odkrywamy. Po nowo powstałych półeczkach dostajemy się po nich do misy, gdzie znajduje się zielony płomień. Zabieramy go. Strażnik Polek.
Następny płomień znajdziemy w iglicy Savatun. Wybieramy iglicę Savatun z poziomu okopu. Przechodzimy pierwszą część iglicy, następnie przechodzimy drugą część iglicy. Po jej udanym przejściu wchodzimy w zielony portal. Wybieramy poprawne drzwi z symbolami. Skaczemy po kolumnach i wchodzimy w portal ponownie z poprawnymi symbolami. Skaczemy na drugą stronę. Udajemy się windą do góry. Omijamy przeszkody. Aż dojdziemy do miejsca z kolejnymi kolumnami, gdzie na pierwszej z nich znajduje się kula głębokiego wglądu. Skaczemy po nowo powstałych półeczkach do misy z płomieniem. Zabieramy płomień. Wybieramy teraz z poziomu okopu mechanizm Imbaru. Laserami dostajemy się na górę. Znajduje się tutaj kula głębokiego wglądu. Aktywujemy ją i dostajemy się po słupkach i po nowo powstałych półeczkach ku górze, gdzie znajduje się ostatnia misa. Zabieramy płomień. Po zebraniu trzech płomieni udajemy się dalej ponownie do nowo powstałego portalu w mechanizmie Imbaru. Wchodzimy przez portal i odkładamy płomienie do mis. Pojawia się pomieszczenie z puzzlami. Po aktywacji próby zaczynamy od aktywowania posągów po obu stronach pomieszczenia. Szefowa lubiła się bawić prawdą i kłamstwem. Lubiła robić durniów ze strażników. To było ekstra. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzisz.
Następnie, zaczynając od symboli, od wejścia po prawej naszej stronie, aktywujemy symbol numer 2 i symbol numer 4. Udajemy się teraz ku prawej naszej stronie i następnej grupie symboli. Aktywujemy symbol numer 3 i symbol numer 4. Zgodnie z ruchem zegara udajemy się do partii symboli po naszej prawej stronie i aktywujemy symbol o numerze 4. Udajemy się ku ostatniej grupie symboli i aktywujemy symbole o numerze 3 i 4. Gdy symbole zostaną aktywowane, podchodzimy do głównego symbolu na środku i składamy naszą ostatnią daninę. Życzę udanej rozgrywki. Będzie zamęt, jaki potrafi rozpętać tylko Piskle Ahamkary. Rozpocznij teleportację, strażniczko. Zadbamy o zabezpieczenie ładunku. To lekkomyślne. Postanowiłam pójść za twoim przykładem. Strażniczko, zrób jak mówi Ikora. Wiem, kogo powiadomić o tym odkryciu.